Przyjeżdżę teraz życzenia urodzinowe dla Szymona Szurnieja. Składają je rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego wielu talentów. Legendarny dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie kończy 90 lat i właśnie na tej scenie zorganizowano urodzinowy benefis. Dzięki Bogu, że przychodzą do mnie. I to się kontynuuje cały czas, bo na przedstawieniach ja mam też pełno publiczności i to z całej Polski. Dziś jak w kalejdoskopie można było przypomnieć sobie najsłynniejsze role Szymona Szurnieja, zarówno filmowe, jak i teatralne. Bo teatr to jedna z największych miłości jego życia. Od lat 70. jest dyrektorem sceny przy Grzybowskiej. Tu, jak mówi, spędził większość życia. Tu pracuje jego żona Gołda Tencer i syn Dawid. Myślę, że nas łączy wiele. Łączy nas miłość do teatru, miłość do syna. No i w ogóle, słuchajcie, 44 lata. Szymon Szurniej to ostatni już prawowity spadkobierca marszelików, batchanów i żydowskich kabareciarzy. Lubię tutaj przychodzić, trochę od czasu do czasu płakać, trochę od czasu do czasu się trochę się też, mieć też humor. Bo to jest jedyny teatr żydowski chyba na świecie, no, po prostu. Więc po prostu trzeba wszystko robić, żeby jednak to utrzymać, taki mały ogieniek. Szymonie kochany, życzę ci, żebyś dalej był w tak wspaniałej formie, w jakiej cię obserwuję od 30 paru lat, żebyś prowadził ten teatr, którego jesteś filarem, duszą, temperamentem, wszystkim. Życzymy tak licznego grona przyjaciół jak zawsze. No i żeby pokazywał nam się na scenie, bo scena to jest jego żywioł. My przyłączamy się do życzeń. Nowocześnie i